przewodniczącym Podlaskiej Struktury Konfederacji Korony Polskiej. Jest ze mną nasz prezes Korony, poseł Grzegorz Braun. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest trasie drużyny Brauna, która od kilku dni funkcjonuje w naszym kraju. Dzisiaj przystanek Białystok. Wychodzimy naprzeciw Państwu, żeby zaprezentować kandydatów, liderów Konfederacji Korony Polskiej, startujących z list Konfederacji Wolność i Niepodległość. Ale nie tylko chcemy poświęcić czas na prezentację naszych kandydatów, ale również na bieżące sprawy polityczne. Dużo się dzieje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości niestety, ale w sposób destrukcyjny prowadzi politykę naszego kraju. Obnaża niedociągnięcia, niegospodarność rządu Prawa i Sprawiedliwości podczas COVID-19, ale również łamania prawa i łamania konstytucji. Dzisiaj z raportu NIK dowiadujemy się o olbrzymich wydatkach na utrzymywanie, okazuje się, nikomu niepotrzebnych szpitali covidowych, które stały puste. To kwota przekraczająca 600 milionów złotych. Poznajemy kwoty, które zostały wydane na walkę z COVID-19, czyli blisko 5 miliardów, ale na zabezpieczenie przyszłej walki, która się nie odbyła, wydano aż 7 miliardów złotych. To dowiadujemy się z raportu Najwyższej Izby Kontroli, ale my jako Konfederacja wiedzieliśmy o tym od samego początku, jaka to niegospodarność, łamanie prawa i łamania konstytucji. Kolejną sprawą bieżącą z ostatnich dni to afera wizowa. O tym warto w tej chwili powiedzieć, ponieważ okazuje się, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w cieniu toczyła się afera korupcyjna. Loteria wizowa. Loteria dla wybranych. Dzisiaj docierają już informacje, że uzyskanie wizy pobytu w Polsce dla obywateli bardzo egzotycznych krajów to był koszt rzędu 4-5 tysięcy dolarów. Afera pewnie będzie się rozwijała, będziemy się dowiadywali coraz więcej wątków. Na tą chwilę wiemy, że został odwołany wiceminister spraw zagranicznych. Także to jest kolejny wątek i to wszystko mówimy o sprawach aktualnych, bieżących, ale chciałbym jeszcze wspomnieć... Zboże ukraińskie. Jest tego tak dużo, zboże, które właściwie dzisiaj rząd zmienił zupełnie narrację. My też od samego początku mówiliśmy, od tak naprawdę marca 2022 roku, o tym, że dzięki rozporządzeniu 870 Unii Europejskiej dotyczące napływu zboża z Ukrainy w sposób bezcłowy, bez kontyngentów zagrozi rolnictwu polskiemu. Też nikt tego nie chciał słuchać. Dzisiaj rząd przedstawia, że robi wszystko, żeby zablokować, powiedzmy, decyzję Unii Europejskiej o tym, żeby jednak zboże z Ukrainy nie napływało, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości był w zeszłym roku w marcu. Ale taką ważną sprawą, którą chciałbym poruszyć, to zmiana w prawie geologicznym i górniczym, która została zatwierdzona, przegłosowana w sierpniu, niecały miesiąc temu, w sierpniu tego roku. Bardzo niebezpieczna sprawa. Przy naszym sprzeciwie. Przy sprzeciwie Konfederacji i warto tą sprawę nagłośnić, ponieważ Polacy nie zdają sobie sprawy, jak groźna jest ta zmiana w prawie geologicznym i górniczym. Te zmiany powodują, że będziemy mogli być wywłaszczani bez odszkodowania i wydawałoby się, że nie mieści się to w głowie, ale taka jest prawda, takie mamy analizy prawne. Będzie można również zatłaczać dwutlenek węgla czy inne spaliny wynikające z prac elektrowni węglowych pod ziemię. To jeszcze do końca nie wiemy, jakie skutki to może przynieść, ale wiele przesłanek jest tak, że będzie to zagrażało bezpieczeństwu chociażby hodowli roślin, czyli naszego żywienia. Te wszystkie sprawy, które wypływają, które są tak niebezpieczne dla Polski, Konfederacja nagłaśniała, nie byliśmy słyszani. Dzisiaj okazuje się, że o
o raporcie NIK i o uchybieniach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiły się informacje nawet w stacji TVN. Jakby nagle byli zaskoczeni, że mamy 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, że pieniądze były niegospodarnie wydatkowane w czasie COVID-19. Przypominam jeszcze raz, że o tym wszystkim Konfederacja mówiła od samego początku. Także dziękuję bardzo i przekazuję głos dla posła Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, Krzysztof Bartosik, wasz poseł na Sejm, mam nadzieję, najbliższej i kolejnej kadencji. Krzysztof Bartosik, mój towarzysz walki i pracy politycznej, moja najszczersza rekomendacja. Właściwy człowiek na właściwe miejsce. Gdzie jest to właściwe miejsce? Przy Wiejskiej w Warszawie. Jak słyszycie, pan Krzysztof Bartosik, przedsiębiorca, znający nie z teorii, a z praktyki życie gospodarcze, jest świadom problemów lokalnych i globalnych i uwaga, ma determinację, by walczyć o dobrostan, o bezpieczeństwo naszych rodaków, Polaków, bo o to przecież walczymy. Jesteśmy polskimi politykami, a nie marsjańskimi czy ukraińskimi i naszym obowiązkiem jest zabieganie o to, żeby Polacy u siebie, na swoim, byli bezpieczni, byli wolni. Polak w Polsce gospodarzem. Hasło, które możecie Państwo przeczytać na odwrocie akurat któregoś z tych standów wyborczych. Oczywiście Podlaska Lista Konfederacji obfituje w znakomite kandydatury, ponieważ to właśnie mają do siebie listy Konfederacji Wolność i Niepodległość, że znajdują się na nich kandydatury rzetelne, kandydatury, które często mówią same za siebie. Tu właśnie macie lokomotywę wyborczą. Pan prezes Krzysztof Bosak z tego okręgu wróci, mam nadzieję, że to oczywiste, do Sejmu na kolejną kadencję, ale uwaga, na Podlasiu walczycie Państwo nie o ten jeden mandat. Na Podlasiu do wzięcia jest więcej mandatów poselskich i mam nadzieję, że jeden z nich przypadnie w udziale Krzysztofowi Bartosikowi, a raczej powiedzmy tak, przypadnie w udziale Wam, dobrzy ludzie, rodacy, Polacy z Białegostoku, z Suwałk, z Łomży, z Podlasia, przypadnie Wam w udziale ten mandat, który jestem tego pewien, Krzysztof Bartosik, rekomendowany na tę listę, na miejsce przez moją partię, Konfederację Korony Polskiej, współtworzącej Konfederację Wolność i Niepodległość. Krzysztof Bartosik ten mandat będzie godnie, najgodniej sprawował. I to przyjechałem tutaj powiedzieć, głównie to właśnie przyjechałem powiedzieć, że gdybym, Szanowni Państwo, miał oddawać głos w tych najbliższych wyborach tutaj w Białymstoku, to się nie stanie, no bo będę głosował w moim okręgu macierzystym, 23. rzeszowskim, podkarpackim, ale gdybym tu głosował, to mój głos z całą sympatią, szacunkiem dla wszystkich współkandydatów, dla wszystkich także i innych rekomendowanych przez Konfederację Korony Polskiej, naszą partię, ale mój głos padłby na kolegę Krzysztofa Bartosika i Państwa do tego zachęcam. Inni kandydaci dadzą sobie radę. Dadzą sobie radę, bo to jest właśnie Podlasie, tu jest Polska. Kto ma do Sejmu pojechać, ten pojedzie, a Wy, Szanowni Państwo, do których mój głos dociera i którzy mój głos mogliby wziąć pod uwagę, głosujcie na Krzysztofa Bartosika. Krzysztof Bartosik do Sejmu. Więcej bardzo chętnie opowiemy i więcej wyłożymy Państwu naszych poglądów i naszych diagnoz i podzielimy się faktami, które nie powinny być trzymane pod korcem na spotkaniu. Dzisiaj tu w Białymstoku zapraszamy na którą? Zapraszamy na godzinę 18 do hotelu pod Herbem.
spotkanie otwarte, publiczne. Zapraszamy wszystkich gorąco. Spędzimy tu jeszcze troszkę czasu w Śródmieściu. Spotkamy się jeszcze z kolegami, towarzyszami. Mówię kolegami, towarzyszami, chociaż Konfederacja Korony Polskiej, w ogóle Konfederacja, nie ma kłopotu z parytetami. Damy, kobiety, dziewczyny na naszych listach znajdują się nie dlatego, że były brane z łapanki, bo właśnie jest ten parytet, tylko dlatego, że w naszą działalność włączają się i to nie odświetlanie na wybory, ale po prostu tak jest. Tak jest. Zapraszamy zatem na to spotkanie. I będzie tam mowa o programie wyborczym Konfederacji, o szczególnych priorytetach korony w Konfederacji. Jeśli zapytacie Krzysztofa Bartosika o to, co w trawie piszczy i co jest grane tutaj na Podlasiu i tam gdzieś w górnych warstwach stratosfery geopolitycznej, to także wam odpowie. Miło Państwa widzieć. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że to jest piękna rzecz, że właśnie w Białymstoku, jak i w innych miastach, regionalnych stolicach, media lokalne dopisują. Właśnie w tych miejscach, które w Warszawie często z nutką pogardy są nazywane prowincją, media, dziennikarze wywiązują się ze swoich obowiązków. Po prostu pojawiają się na naszych konferencjach, ba, nawet czasem jakieś pytania zadają. W stolicy, w Warszawie, rzecz zupełnie niewidziana, niesłychana. Więc cieszcie się Państwo, słuchacze, widzowie, czytelnicy, także i tym, że tu w ogóle jeszcze macie jakieś media na tyle niezależne, żeby nie udawać, że nie ma Konfederacji i Korony Konfederacji. Jeszcze raz, głosujcie na Krzysztofa Bartosika, trójka białostocka, podlaska na liście najlepszej na świecie, liście Konfederacji, Wolność i Niepodległość. Czy są pytania? A ja, jeżeli można, na koniec chciałbym tylko jeszcze dodać, że a propos naszych parytetów, to chciałem z dumą powiedzieć, że nasi kandydaci z Konfederacji Korony Polskiej na listach Konfederacji WIN to 6 osób. 3 panie i 3 panów, czyli nawet więcej niż parytety. To nie wynikało z parytetu. I proszę Państwa, jeszcze chciałem powiedzieć, że tak jak pan poseł powiedział, prowadzę działalność gospodarczą od właściwie ćwierć wieku. I zapewne wielu z Państwa mnie zna z prowadzenia tej działalności. Byliście moimi klientami, jesteście dostawcami, kontrahentami. To ci, którzy mieli już ze mną do czynienia, to wiecie, że zawsze dotrzymuję słowa. Dziękuję bardzo. Ale w pierwszym, poprzednim życiu piłka ręczna, czyli były sportowiec. Ofensywna, zespołowa. Pan miał pytanie. Ja mam pytanie do pana, panie Grzegorzu, bo pan często powołuje się na naukę Kościoła katolickiego w swojej kampanii. Czy istotnie? Myślę, że jest to ważny punkt programu. Proszę przytoczyć jakieś świeże przykłady. Wita się pan zawsze z uczestnikami spotkań. Szczęść Boże. Wie pan, jeszcze są w Polsce ludzie, którzy traktują to jako normalność i uwaga, są w Europie tacy ludzie, którzy mówią sobie Grzegorz, dajmy na to. Tak, słucham. To ja rozwinę to pytanie, bo po pierwsze ma pan też konkurencję. Dzisiaj jednocześnie z waszym spotkaniem jest spotkanie Polska jest jedna Rafała Piecha. W tej samej godzinie oni zaczynają o godzinie 18 od zaproszenia na mszę w nie tym kościele. Czyli jest to jakaś konkurencja, rozumiem, tak? Ale widzę na przykład różnicę. Proszę pana, ja myślę, że siłą naszej akcji, naszej działalności, naszej aktywności politycznej jest to, że my nie skupiamy się na punktowaniu konkurencji, jeśli ona się pojawia. My robimy swoje, mówimy swoje i uwaga, my Państwa nie prosimy o kredyt zaufania, bo zaufanie, no to naprawdę trzeba dużą beczkę soli zjeść, żeby o nim mówić. My powołujemy się nie na nasze zobowiązania na przyszłość, my powołujemy się na nasze, że tak powiem, szumnie, a może nie dokonania, ale fakty, które stworzyliśmy w minionych latach.
I tak jak to zasygnalizował Krzysztof Bartosik w pierwszej fazie naszej konferencji prasowej, no po prostu szereg jest spraw bardzo ważnych dla Polski, dla Polaków, w których się nie pomyliliśmy. Zajęliśmy stanowisko w obronie własności, majątności, wolności, godności, w obronie bezpieczeństwa Polaków, bezpieczeństwa narodowego w wymiarze militarnym, wojennym i zajęliśmy stanowisko nie jeden raz w sprawie bezpieczeństwa w wymiarze kulturowym, tożsamościowym, także religijnym i mamy to na koncie. I w związku z tym Państwo nie musicie przyjmować niczego na wiarę. Wystarczy, że sprawdzicie, co Konfederacja, ze szczególnym uwzględnieniem Konfederacji Korony Polskiej, co uczyniła w chwilach próby. A były to zaiste chwile próby, bo jest to próba, kiedy wszyscy śpiewają z tego samego klucza, wszyscy mówią jednym głosem i trzeba swój głos odrębny wyrazić. I to właśnie czynił Krzysztof Bartosik, sprzeciwiając się lockdownom, sprzeciwiając się terrorowi sanitarnemu, przymuszaniu do udziału w eksperymencie medycznym, do dzisiaj naprawdę groteskowego z perspektywy tego czasu maskowania, wyszczepiania wszystkich. Krzysztof Bartosik stawał na wysokości zadania tutaj i stanie na wysokości zadania w Sejmie Przymiejskiej w Warszawie. Państwo nie musicie zastanawiać się nad tym, co zrobimy, jak przyjdzie co do czego, ponieważ to my podnieśliśmy hasło stop segregacji sanitarnej, hasło stop ukrainizacji Polski. Kto rok temu nie rozumiał, o co nam chodzi, no to chyba teraz już troszkę lepiej rozumie, że jesteśmy przeciwnikami okładania naszych rodaków kosztami. Jesteśmy przeciwnikami nakładania haraczu na Polaków, czy to pod pretekstem walki z pandemią, czy to pod pretekstem wojny Moskali z Ukraińcami. My pytamy, a kto za to płaci i ile i jak długo i nie zgadzamy się, żeby płacili Polacy. Nie zgadzamy się na to, żeby Polacy byli okładani tymi nielegalnymi, nigdy nie głosowanymi w Sejmie podatkami, które są uiszczane w naturze, setki albo i tysiące różnych sprzętów bojowych, Wojsko Polskie rozbrojone w co najmniej 1/3, z kim przegraliśmy wojnę, że Wojsko Polskie jest rozbrojone. Przywileje socjalne dla przybyszów, no jeśli ktoś chce czynić miłosierdzie, to bardzo proszę na własny koszt, a nie na cudzy. I tak dalej, i tak dalej. Powołam się również na to, że w Sejmie Konfederacja, nasze koło poselskie, nie poparło kilkudziesięciu podwyżek podatków, z którymi wystąpiła rządząca Zjednoczona Urze Prawica. My tego nie popieramy, bo my bronimy własności Polaków i jako gotówki w kieszeni, z akcentem na gotówki, tak? I własności Polaków na poziomie bogactw naturalnych i na poziomie bezpieczeństwa naszych majątności, naszych domów, których utrzymanie ma kosztować tyle, że w końcu mamy je stracić, bo nie będą nasze domostwa na przykład posiadały certyfikatu koszerności klimatycznej wedle wzorca, który się podoba Grecie Thunberg. My jesteśmy przeciwko okładaniu Polaków ciężarami, które są wymierne po prostu jako koszt, czy to utrzymania drugiego narodu, to są sformułowania używane przez przedstawicieli rządzącej Zjednoczonej Urze Prawicy. Mamy na utrzymaniu drugi naród, no ale czy ktoś nasz naród pytał o to, czy chce mieć na utrzymaniu kogoś innego? Więc, szanowni państwo, Krzysztof Bartosik będzie rzecznikiem bezpieczeństwa waszej własności, waszej wolności i godności, będzie rzecznikiem bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa prywatnego i na granicach, i na ulicach, i we własnym
domostwie i kręgu rodzinnym. Głosujcie na Krzysztofa Bartosika, numer 3 na liście podlaskiej, białostockiej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Panie Grzegorzu, jeszcze dwa szybkie pytania, bo jest też pan za przywróceniem kary śmierci, a na przykład Polska jest jedna, chyba nie, Kościół też nie. To są te różnice takie programowe. Proszę państwa, ja chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, że kwestie, które pan tutaj sygnalizuje, to są kwestie istotne, ale stanowią one integralną część całościowego programu i światopoglądu. I uwaga, nie jest to światopogląd, którego ja czy ktokolwiek z moich towarzyszy bylibyśmy wynalazcami. My nie jesteśmy radosnymi twórcami, którzy występują z jakąś rewelacją. My tylko i aż zabiegamy o powrót do zasad, do tradycyjnie pojmowanych zasad i doktryn. My nie chcemy tych nowych doktryn, zielonych, tęczowych, różowych, czerwonych, brunatnych. My ich nie chcemy. My chcemy doktryny, uwaga, tej, która przyświecała naszym poprzednikom, naszym przodkom, kiedy podnosili wysoko biało, czerwoną, stojąc twardo na gruncie zasad cywilizacyjnych. I teraz do tych zasad, owszem, należy egzekwowanie, ziemskie egzekwowanie sprawiedliwości. I wprawdzie wiem, że modernistyczne, no właśnie, nowinki wykluczyły w pojęciu wielu niezorientowanych, naiwnych ludzi, wykluczyły karę główną z kodeksów karnych, no ale to uważam za błąd i nie kryję, że gdyby to ode mnie zależało, to tak, chciałbym, żeby wymiar sprawiedliwości działał nie w oparciu o jakieś mrzonki i nowinki rewolucyjne, ale żeby wymierzał sprawiedliwość, jeśli trzeba, zbrodniarzom, zwyrodnialcom, także poprzez karanie ich, jak to się mówiło po staropolsku, na gardle. Ponieważ kara główna nie jest bynajmniej jakimś przejawem barbarzyństwa, ale wręcz przeciwnie, jest ukoronowaniem cywilizacyjnie najwyższej konstrukcji prawno-ustrojowej. I nie ma się co oszukiwać. I uwaga, większość naszych rodaków świetnie to rozumie. Nawet jeśli nie potrafi tego wywieźć przekonująco, nawet jeśli większość naszych rodaków nie doczytała się, nawet i w nowym katechizmie Kościoła katolickiego, że stosowanie tej kary bynajmniej nie jest zawsze wykluczone, to większość Polaków intuicyjnie, tradycyjnie, po prostu kierując się zdrowym rozsądkiem, rozumie, że wykreślenie kary śmierci z kodeksu karnego to jest nie mniej, nie więcej udzielanie gwarancji życia zbrodniarzowi, mordercy, zabójcy z premedytacją, zwyrodnialcowi, który złamał prawo. Otóż to jest jakieś niesłychane uproszczenie. Nie powinniśmy w żadnym wypadku jako państwo, jako naród takich gwarancji bezpieczeństwa zbrodniarzom dawać. Zapytał pan o te kwestie, to odpowiadam, chociaż akurat... Nie rozumiem kwestię braku bezkarności, natomiast jest jeszcze kwestia tych pomyłek sądowych, tak? Na przykład Tomasz... Dlatego sądownictwo, jak i całe państwo i administracja powinny skupić się na tym, co naprawdę ważne, a nie rozpraszać swoją uwagę i trwonić cenne siły na przykład, proszę pana, ściganie dziewczynki z czereśniami, która zbiera na jakieś kieszonkowe wakacyjne, prawda? Ponieważ tym się zajmuje państwo, no to prawdziwi przestępcy i podżegacze do przestępstw chodzą bezkarni, prawda? Inna rzecz, policja, na którą nałożono kaftan niebezpieczeństwa, kaftan poprawności politycznej. No jak ma działać policja sprawnie, jeżeli jednego roku wysyłają policjantów, żeby ludzie odbywali z paszportów covidowych czy usprawiedliwień od
zaniemanie maski, nakładanie mandatów. To w jednym sezonie, w drugim sezonie ta policja, prawda, staje w szeregu sług narodu ukraińskiego, a przy okazji ktoś prawie wysadza komendę główną policji za pomocą granatnika, a w trzecim roku policjanci w ramach poprawności politycznej, zanim przyskrzynią porządnie pirata drogowego, chuligana czy bandytę zwykłego, to muszą sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest Gruzin czy Marsjanin. No tak niepodobna działać. My chcemy, szanowni państwo, to jest szeroki wspólny mianownik, my chcemy uwolnić służby państwowe z gorsetu poprawności politycznej. Chcemy, żeby wojsko nie politykowało, tylko szykowało się na wojnę, jeśli przyjdzie potrzeba, a to znaczy nie rozbrajało się na skinienie polityków, którzy potem z drugiej strony globusa ogłaszają, jakie to zakupy zrobili zbrojeniowe, tylko że efekty tych zakupów to będą w następnej dekadzie, może za lat kilkanaście, prawda, sprzęty będą ukompletowane i tak dalej, i tak dalej. Chcemy państwa na serio, chcemy państwa poważnego, chcemy państwa silnego po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie u siebie, na swoim, we własnym kraju. I uwaga, nie zapominajmy przy tym, że Polacy są na świecie nie tylko w aktualnych granicach naszego państwa. Są Polacy na Kresach, jest Polonia zagraniczna, tych Polaków na Kresach składa aktualna władza warszawska na ołtarzu właśnie rozmaitych porozumień spisanych i niewypowiedzianych porozumień. Polacy na Litwie, Polacy na Białorusi padają, Polacy na Ukrainie, Polacy w Rosji padają ofiarą nierozważnych, a często wyrachowanych i cynicznych działań i zaniechań rządu warszawskiego i prezydenta belwederskiego, więc zwracamy się też stąd z aktualnych, pożal się Boże, Kresów Rzeczypospolitej, z Podlasia, z Białegostoku, kiedyś serce Rzeczypospolitej, a dzisiaj skraj, zwracamy się także do naszych rodaków poza granicami, a kto może, niech przyjeżdża na Podlasie głosować na Krzysztofa Bartosika. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Ostatnie pytanie, panie Grzegorzu. Za pana plecami jest taka kamienica, która obecnie należy do europosła Frankowskiego z Platformy Obywatelskiej, słynnego piłkarza, Franek Łowca Bramek. Na dole tego klubu mieścił się klub Kokomo ze striptizą, gdzie okradano klientów. I całkiem niedawno tam była taka impreza Piwo z Metzenem. W tym lokalu po tym klubie. I czy to troszeczkę tutaj też nie widzę pewnych różnic pomiędzy poszczególnymi kandydatami pana, i ideologiami w Konfederacji? Tutaj sadza na lewe sam. Chce pan, żebym jako gość jednak z innych stron, żebym z jednej strony wchodził między wódkę a zakąskę tutaj. Między piwo z Becenem. Nie znając niuansów lokalnej topografii i polityki, a z drugiej strony usiłuje mnie pan, jak rozumiem, w sposób albo szczerze naiwny, albo też wyrachowany i podstępny skonfliktować z moim serdecznym koalicjantem. I to się znaczy, po mnie, pytam tylko o te różnice. Po mnie nie pokażę. Panie Grzegorzu, zapraszam na spotkanie na 18 i tam jasne. Proszę dowolna ilość. Rozumiem, że na swoich listach też troszeczkę konkurujecie, bo na przykład można oddać głos na pana Krzysztofa, można oddać na innego kandydata, więc wspólnie osiągamy startujecie z jednej listy, jasne. Poważny efekt, prawda? Mhm. Państwo widzicie, że dokonaliśmy czegoś dobrego, ważnego i zbożnego, tworząc 5 lat temu już niespełna Konfederację. I to działa. I jeżeli państwo wystawiliście nam jakiś kredyt zaufania 5 lat temu, to ja myślę, że myśmy tego kredytu nie roztrwonili, że on został dobrze przez was, waszymi głosami zainwestowany. I jeżeli teraz mamy do zebrania jakąś premię w tych wyborach 15 października, to szanowni państwo, myślę, że przede wszystkim cenicie sobie zachowywanie jedności Konfederacji. Tak, żeby narodowcy, wolnościowcy, tradycjonaliści, konserwatyści, żeby nie byli rozdarci.
żeby nie mieli tych zbytecznych dylematów, na kogo tutaj głosować. Więc głosując na jedną listę Konfederacji w całym kraju, możecie Państwo wybrać swoich kandydatów, których szczególnie docenicie. Ja, jak powiedziałem, tutaj lokomotywy wyborcze w różnych okręgach, one na pewno dojadą do tej stacji końcowej, dadzą sobie radę, a zwróćcie uwagę na przedsiębiorcę, a w pierwszym życiu zawołanego gracza w grze zespołowej, jaką jest twardy grze zespołowej, jaką jest piłka ręczna, Krzysztofa Bartosika. I jemu oddajcie swój głos 15 października. Bardzo dziękuję. Czyli jeszcze, panie Grzegorzu, jeszcze tylko na koniec. Rozumiem, że pan jak Krzysztof Bosak też wyklucza koalicję na przykład z Platformą albo z PiS-em po wyborach. Ja panu powiem, to przecież to... Pytam wszystkich kandydatów o to. Jak ja panu coś tam powiem, to przecież pan i tak nie uwierzy i do końca świata będą się media z całym szacunkiem i sympatią, będą się żywić różnymi pogłoskami, insynuacjami. Krzysztof Bosak wytłumaczył, że wyklucza, więc, ponieważ LPR został zniszczony w koalicji z PiS-em, więc uwierzę w jego odpowiedź. Ja niczego nie będę tłumaczył, ja tylko się wylegitymuję. Właśnie tak jak powiedziałem, stop segregacji sanitarnej, stop ukrainizacji Polski, to my zbieraliśmy cięgi, byliśmy ogłaszani, prawda, szurami, foliarzami, ruskimi agentami, a dziś oddaje nam rzeczywistość, sprawiedliwość, raporty NIK-u, zboże, na kim nie zrobiły wrażenia uwłaczające Polsce, narodowi polskiemu, pamięci pomordowanych, zaniechania w sprawie zbrodni wołyńskiej, ten dzisiaj trzeźwieje, jak słyszy właśnie o tym, że idzie zagłada polskiego rolnictwa. Ale czym ja się wylegitymuję? Wylegitymuję się danymi statystycznymi o zbieżności, rozbieżności głosowań w Sejmie. Otóż doczytałem się, bo sam nie tworzę takich danych, tylko jacyś tam mądrzy ludzie mierzą, ważą, liczą, badają, więc doczytałem się, że formacją polityczną, która ma statystycznie najmniej zbieżnych z PiS-em głosowań w tej mijającej kadencji, jest oczywiście koło Konfederacji. A w kole Konfederacji rekordzistą, ekstremistą jestem ja, sługa niegodny. Okazuje się, że nawet samego pana prezesa Korwina przebiłem w tej konsekwentnej niezgodności w głosowaniach z rządzącą Zjednoczoną Łużę Prawicą. Więc to jest taka moja legitymacja. Mogę jeszcze się powołać na to, że nawet, wie pan, gdybyśmy my jakiś tutaj spisek uknuli i gdybyśmy chcieli zdradzić naszych wyborców i oszukać opinię publiczną, zwieść bystrych dziennikarzy, no to ja akurat mam taki certyfikat, który mi wystawił Jarosław Kaczyński, tak, który powiedział w zeszłym roku gdzieś publicznie, bo ja widziałem, ktoś mi taki filmik przysłał, powiedział: Konfederacja, no może, ale bez Korwina i Brauna. No więc, widzi pan, z tego wynika, że im więcej Brauna w Konfederacji, o Korwinie nie mówiąc, tym większe ma pan gwarancje, że nie mamy ukrytej agendy i że żadna ukryta agenda nie będzie realizowana. A na pewno nie przez Krzysztofa Bartosika. Z Platformą rozumiem też, nie po drodze. Proszę czytać, ile razy media związane z totalną opozycją, a nawet kreujące w jakiejś mierze totalną opozycję, ile razy przedstawiały nas wspólnie jako najstraszniejszych kandydatów, jacy stają do tych wyborów. Proszę czytać, Der Onet wymienia, chwała Bogu, po nazwisku i nie przekręca, tak? Naszych kandydatów właśnie Krzysztof Bartosik jest używany do straszenia grzecznych czytelników i Gazety Wyborczej, i Gazety Polskiej. Myślę, że to jest jakaś rękojmia wiarygodności. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.